para. Zawody w nauczaniu. I przeczytał kartkę. Żonie, potrzebujesz jego miłości. Tej nocy, kiedy... Co to za dźwięk? Easy, to nie pora na telewizję. To ważne! A teraz nominacje do nagrody na najlepszego nauczyciela roku. Jaka nagroda? Nauczyciela? Że co? Jerzy Tempo. Nie dajcie się zwieść jego ogólności. Jest tak samo zażarty, jak i przeciętny. Nie zwalnia tempa. W tym roku idzie po 10. zwycięstwo. Estrella de Morella. I nasz ostatni nominowany. Szef Hatchet. Słucham? To ja szefa zgłosiłam, bo jest szef najlepszym nauczycielem, jakiego kiedykolwiek miałam. Właściwie to jestem jedynym nauczycielem, jakiego miałaś. Prawda, ale jest szef taki dobro. Nie dobro, dobry. Widzisz, szef? Daje szef nam samo dobry. Nie, nie. Teraz powinno być dobro. To poszło za daleko. Proszę być wdzięcznym. Jestem. To wielki zaszczyt. Czy szef kiedykolwiek słyszał cokolwiek o tych zawodach? Nie. Co roku bardzo czekam na ten program, bo nauczyciele są tam totalnie zniszczeni. Zniszczeni? I to jak? A teraz wstrząsająca powtórka zawodów z ubiegłego roku. Nie! Masz uczulenie na koty! To nagrody za uczenie! Dlaczego oni walczą z lwami? I co z tego? To fajne! Nauczyciele konkurują w brutalnych zawodach, które nie mają związku z nauczaniem i dostają w kość! A w tym roku będzie tam szef! Nie mogę się tego doczekać! Pewnie to jest niebezpieczne i niektórych nauczycieli zmiotło! Ale nasz szef się nie boi, ja w niego wierzę i wiem, że to wygra, prawda? Szefie? Jak daleko mogę polecieć za 36 dolarów i 55, 56 i 57 centów? Zaczekaj! Mówiłaś, że za 36 dolarów dojadę na koniec pracy. Nie zdążyłem nawet zjeść tej malutkiej paczki orzeszku. Szefie, nie mogę uwierzyć, że naprawdę chciałeś uciec! Przepraszam, maluchy, ale nie mogę walczyć o tę nagrodę. To szef mi zawsze powtarza, że jeśli bardzo chce, to się da. To prawda, jeśli chodzi o jedzenie, a nie walkę z królem zwierząt. Proszę, jest szef za wielki i za silny, żeby się bać. No dalej, pomożemy w treningach. Nie chcę, żebyśmy byli z niego dumni. Dobra, kto nie trenuje, nie wygrywa. Muszę się wam do czegoś przyznać. Podopieczni zwycięzcy dostają roczne zaopatrzenie w kwaśne żelki. Najpyszniejsze! Dziewczyny specjalnie dla szefa przygotowały tor z przeszkodami. Najpierw na paluszkach obejdzie szef wszystkie pachołki. Potem wybijecie i przeskoczy górę śmieci. I wyląduje na odcinku zwanym Totalna Niszczarka. O nie! Nic z tego! Nie ma mowy! O nie, nie! To jest zbyt niebezpieczne! Nie, szefie! Nie poddawaj się! Przepraszam, Cody, ale... A niech to! Na torze jest kot! Zaczekaj, szefie, złapie go! Zmykaj! No chodź tu, ty wredny kozurze! Złapany! Widzisz, szef? I przeszła tor, a nawet się nie starała. Prościzna. A, no dobra. Wszedł mi na nosa! Już nie mogę się doczekać zawodów w tym roku! Zacznijmy od podstaw. Trzeba skupić się na pucharze. Mogę być szefa pucharem. Cody! Puchary nie mówią. Szefie, nieważne co zrobimy, ani jak bardzo będziemy ci przeszkadzać, nie może szef spuścić oczu z tego pucharu. Ucha do ucha! Podaj się w twarz! Brudne za kolana! Ta-da! Nieźle! A powtórzę to szef podczas dzikiego pędu stada łosi! Idzie nam bardzo dobrze! Smak tej wygranej będzie ekstra kwaśny! Nie wiem. Szefie? Ale frajda! Coś tu nie gra. Nie rusza oczami. O nie, popsuliśmy go. Co teraz zrobimy? Zawodnicy?
kolejnej już edycji Mistrzostw na najlepszego nauczyciela roku. Nasi nauczyciele stoją już gotowi do startu. Zupełnie jak nasze kamery na dronach, które uchwycą całą akcję, krążąc po arenie. Na start nauczyciele będą ścigać się, kto pierwszy ubierze uczniów w zimowe kombinezony. Z tym, że zamiast uczniów będą ubierać... krokodyle! Zacznijmy pierwszą rundę! Zaczyna Jerzy! Ale ubaw! Potrzebujemy medyków na konkurencję numer jeden! Cóż, innym uczestnikom będzie teraz tylko łatwiej, bo krokodyle zmęczyły się od tego rzucia. Na arenę wchodzi Estrella! Uśpiesz się, zaraz kolej szefa! A więc te sekretne nakładki kontrolujące stawy pomogły mi wygrać w szachy z sekretarzem obrony. Tym pilotem można sterować każdy ruch, jaki wykona nasz szef. Spróbujcie! Imponujący wynik od Estrelli, tylko 8 sekund! Teraz kolej na szefa! Szef skończył, ale Estrella była o 3 sekundy szybsza i przejmuje prowadzenie. W rundzie talentów Estrella postanowiła połączyć irytujący flet ze sztukami walki. Obstawiam, że jej uczniowie nie śpią na zajęciach z muzyki. Jedno jabłko dla nauczycielki. Dobra robota. Dobrze, niewiele było widać emocji. Za to jego ruchy są niesamowite. Jury zdecydowało i tę rundę wygrywa szef. Przed nami runda finałowa. Szef i Estrella remisują. Bo się zdenerwuję. Jest tylko jeden najlepszy nauczyciel i jestem nim ja! Nauczyciel? W wielkim finale dwójka najlepszych zawodników będzie ścigać się na torze, który zwiemy... Wielkim Wzgórzem Wiedzy! Tor zaczyna się od przedszkolnych szafek zguby. Potem uważajcie na pułapkę śmieci. Następnie w sekcji Miłość Boli ominiecie rękawice i staw z piraniami. Na koniec wspinaczka do dzwonka, który wskaże zwycięzcę. Bez obaw, to będzie bułeczka z masełkiem i żelkiem na górze. Ruszyli! Uważajcie, nauczyciele, w tych szufladach mogą być niespodzianki. Bieliźniana bomba! Niezły unik! O, mam nadzieję, że to nuki. O, nadchodzą szczury! F jest jak stare auto, wypuszcza dym, by trochę przyspieszyć! Tego już za wiele! Szef wychodzi na prowadzenie i podchodzi do równoważni nad piraniami! Staruszka jest tuż za nim! Ruszaj! Jeśli szefowi uda się zdobyć szczyt i zadzwonić dzwonkiem, zostanie zwycięzcą. Szefem steruje ta mała ruda dziewczynka! Haha, pudła! Bardzo niedobrze! Dzieciaki, gdzie jestem? I czemu nie mogę się ruszać? Mają kłopoty! Muszę coś zrobić! Nauczycielskie moce! Aktywacja! Co za zwrot akcji! Szef biegnie w odwrotną stronę! No to wygrałam! Estrella de Morella wygrywa zawody! O tak! Znowu pierwsza! Przepraszam, naprawdę chciałam, żeby szef wygrał, ale nie powinnam była szefa zmuszać. Nie zasługuję na kwaśne żelki. Najważniejsze, że po drodze nauczyłaś się bardzo ważnej lekcji. Jakie znowu kwaśne żelki? Widzowie, proszę o uwagę. Sędziowie zdecydowali, że decyzja szefa o uratowaniu uczniów była jakimś cudem, prawidłowym postępowaniem i ogłaszają go zwycięzcą!
To była chyba najbardziej bolesna przygoda mojego życia. Ale dziękuję ci, Izzy. Ta nagroda wiele dla mnie znaczy. O, super! Bo zwycięzca musi obowiązkowo wziąć udział w mistrzostwach za rok. Nie!